Zabiegi powierzchowne polegają na tym, że usuwamy najbardziej zewnętrzną warstwę rogówki, czyli nabłonek. Jest to nabłonek wielowarstwowy płaski, który ma zdolność samoodnowienia, czyli po około 5-7 dniach samoistnie odrasta. Po tym zabiegu pacjent nosi soczewkę kontaktową, która jest rodzajem opatrunku, po to, żeby pod nią ten nabłonek miał okazję odrosnąć, zregenerować się. Później ruchy powiek wygładzają powierzchnię rogówki tak, że po około 2-4 tygodniach pacjent już widzi wyraźnie. Zabiegi powierzchowne są wskazane głównie u osób, które uprawiają sporty ekstremalne, czy też swoje zawody wiążą ze służbami mundurowymi, czyli są narażone na urazy, tak? W większym stopniu niż każdy z nas.